Drodzy słuchacze, witajcie w kolejnym odcinku UFO Historii, odcinku przez wielu pewnie wyczekiwanym. Naszym gościem jest Arek Kocik z Warmińsko-Mazurskiej Grupy Ufologicznej. Witaj Arku. Witam wszystkich. A dzisiaj porozmawiamy sobie o Emilcinie, o przygodzie Jana Wolskiego, która nie daje o sobie zapomnieć i niebawem będziemy obchodzili jej kolejną rocznicę. Czy skromny rolnik... Spod Lublina rzeczywiście spotkał kosmitów. Czy wszystko w sprawie Emilcina się spina? Czy ta historia jest spójna? Czy potworaki w czarnych kombinezonach odwiedziły też innych Polaków? I dlaczego ta sprawa cały czas wywołuje takie emocje? O tym więcej w dzisiejszym programie. Ale nim przejdziemy do konkretów i porozmawiamy sobie o Emilcinie, o takich jego aspektach, o których się często nie mówi, to przypominam o opcjach wsparcia kanału, o kontakcie. I gniewajcie się tam, jeżeli odpisuję z poślizgiem oraz o discordzie. Pamiętajcie też o filmach, nagraniach archiwalnych, o playlistach, a jeżeli znacie kogoś, kto się interesuje UFO, to polećcie mu kanał. Arku 10 maja 1978 rok, godziny poranne, mglisty, ponoć chłodny, niefajny poranek. Jan Wolski wraca furmanką przez leśną ścieżkę, gdy nagle widzi przed sobą dwie postacie. I to, co się wkrótce stanie, zmieni jego życie, a także rozsławi Emilicin i przejdzie do historii polskiej ufologii. Ja tylko przypomnę w kilku słowach, co się wtedy wydarzyło. Wolski zobaczył na ścieżce dwóch humanoidów niższych od niego, odzianych w kombinezony, którzy mu wskoczyli na wóz. Jak gdyby nikt nic. I gdy cała trójka dojechała do Polany, zauważył Wolski wiszący nad nią dziwny obiekt, wyposażony w coś, co przypomniało wirniki. Wolski zszedł z wozu, wsiadł na taką platformę, która była spuszczona z obiektu do poziomu gruntu, a następnie wjechał sobie do, do środka tego obiektu. Wystrój tam był surowy, dziwnie pachniało. Wolski otrzymał polecenie rozebrania się, po czym został poddany. Na no, takiemu mało inwazyjnemu badaniu, a przed powrotem na, na Polankę i przed zjechaniem windą, raz jeszcze na odchodne ukłonił się tym istotom. Gdy dojechał do domu, powiedział o wszystkim synowi, no i w ten sposób został wykonany pierwszy krok do, do sławy w przypadku Emilcińskiego. Arku, dlaczego o Emilcini ciągle się tyle mówi? Tyle mieliśmy spraw w Polsce, bliskich spotkań czasem nawet bardziej kontrowersyjnych i jakoś tak one o media się nie ocierają. A Emilcin tak, które elementy tej historii najbardziej przyciągają uwagę twoim zdaniem? Czy chodzi o tą prostą i szczerą relację Wolskiego, a może te ciągłe kontrowersje, te ciągłe rozpalane, rozpalane sprawy, pytania? A mo może pamiętasz jak to było wtedy? Czy gdy to się działo? I także później, w latach na przykład 80., -tych, 90., -tych, sprawę Milcina darzono taką atencją jak, jak obecnie. Z tego co pamiętam, to był bardzo fajny komiks, taki relaks. To był zbiór różnych opowiadań komiksowych, i tam się ukazała rysunkowa historia tego zdarzenia bardzo ciekawa, ciekawie narysowana. No i, i to głównie rozpowszechniło to wśród wówczas dzieci i młodzieży. Miałem tam parę lat, paręnaście i, i, i to oglądałem. Zaraz po tym był start Hermaszewskiego, więc pierwszego Polaka w kosmos, więc to propaganda bardzo, bardzo silnie nagłaśniała. Przy okazji w programach rozrywkowych typu Studio 2 był taki program. Też pamiętam, z tego co pamiętam, był właśnie program, gdzie w formie rozrywkowej przekazano taką też informację właśnie o tych... Zielonych ludzikach, jakiś tam UFO i tak dalej, którzy tam byli. Troszeczkę nieco wcześniej jeszcze przed tym zaczęły się ukazywać artykuły Blani Bolnara w przekroju bodajże o UFO, o incydentach z całego świata. No i tu nie, nie mieliśmy się w zasadzie czym pochwalić, jak bardzo często to bywa, dlatego że ten incydent, który był w Gdyni, był bardziej znany na, na zachodzie i opisany na zachodzie niż u nas. U nas był przedstawiany jako upadek do basenu portowego fragmentu rakiety Atlas, amerykańskiej rakiety, no i, i, i to było na tym koniec. Natomiast na zachodzie to było bardziej popularne i tu trach mamy Emilicin, gdzie zwykłego, prostego rolnika nawiedzają potworaki w swoim statku, robią mu badania. Częstują czymś tam, on tam swoje potrafi zobaczyć. To jest człowiek taki pewny, prawdomówny. Na pewno, jeżeli coś go spotkało, to na pewno tak było. Nie daje się, ma charakter takiego, no, twardego chłopa, że tak powiem. No, inaczej się tego nie da określić. Twardo stąpającego po ziemi i żadnych tu nie może być odskoków od tego. Na pewno nie zmyślał, na pewno nie kłamał. I to jest właśnie to, na co, na co wszyscy ufologowie, a ich, było parę osób, które się zajmowało ufologią już wtedy, no mieli tego swojego świętego gral'a. Tak, jest od kilku lat, że w rocznicę spotkania w Emilcinie 10 maja różnego rodzaju portale informacyjne, w tym te największe, no przypominają tę sprawę. W zależności od tego, kto się wypowiada, to słyszymy albo o wielkiej emilcińskiej mistyfikacji, albo o historii wszechczasów. Jeżeli zaś chodzi o to, jak wtedy prasa relacjonowała te zdarzenia, no to było bardzo różnie. Bo mm, chociaż mi się wydaje po przejrzeniu tego materiału, że mieliśmy przewagę tekstów czy opracowań bardzo szczegółowych, także takich, w których była mowa o stanie psychologicznym Wolskiego i takich, gdzie rozpatrywano sprawy zupełnie serio, może, może nie tyle serio, co na zimno. Nikt nie, na, nikt nie zachęcał do tego, żeby w to wierzyć, ale na zimno to przedstawiano. Ale nie brakowało też takich zmianek, gdzie wspominano, że na przykład Wolski po prostu sobie zasnął na wozie i takie jest wytłumaczenie w tej sprawy. Ja nie wiem, chyba telewizja była bardziej krytyczna w stosunku do, do historii emilcińskiej, niż, niż prasa. Ale Arku, kim był w ogóle główny bohater? Bo my tak słyszymy Jan Wolski, Jan Wolski, słyszymy jego relacje, widzimy zdjęcia, oglądamy nawet te wersje rysunkowe. Wiemy, że to był 71-letni rolnik prosty, niewykształcony, jak samo sobie mówił, to jest ciekawe, gdy go pytano o wielkie rzeczy jak kosmos i jego mieszkańcy, to Wolski mówił, że po prostu nie wie, bo się, bo się na tym nie zna. Jeżeli zaś chodzi o. Szczegóły wyglądu obiektu czy, czy istot, to on opisywał to przez pryzmat swojego no, światopoglądu i wiedzy o świecie. Tak jak powiedziałeś, że ta prostota Wolskiego bardzo miała dużą siłę oddziaływania. Jednak poza tymi drobnymi szczegółami na temat Wolskiego, o to wiadomo jest mało o tym człowieku. Wiemy tylko tyle, co tam skąpo przekazał Blania Bolnar, że był to człowiek prosty, skoncentrowany raczej na swoim gospodarstwie, nie posiadający na przykład telewizora, ale czy coś jeszcze wiadomo o tej rodzinie Wolskich, albo życiorysie pana Jana, bo nam się pojawiały bardzo różne e, historie i hipotezy już w czasie, kiedy e, prasa to wszystko opisywała. Mówiono, że jednak tam ktoś Wolskiego mógł podpuszczać, nie chodziło wyłącznie o, o Witolda Wawrząka. I jaki wpływ w ogóle to bliskie spotkanie miało na całą rodzinę, bo my tam zazwyczaj słyszymy o Janie Wolskim, trochę o jego synach, ale o reszcie nic. Dlaczego Twoim zdaniem Wolski nie odciął się od sprawy na samym początku, mimo że już szybko się przekonał, y, czym to wszystko grozi, jakie mogą być konsekwencje? Mówię tutaj raczej o takich konsekwencjach niechcianych w postaci niechcianej sławy. Mógł powiedzieć, że nic więcej nie wie, nie powie i tyle. No tak, w sumie Blania Bolnar, badając tę sprawę, gdy układał sobie pytania, jakie ma do Wolskiego, właśnie stwierdził, to, że no, słuchając Wolskiego, to tak jakby się słuchało przez cały czas Katarynki niemal, że, że przez cały czas to samo opowiada, nic nie zmienia. No i, i tutaj wysłuchanie jego raz, dwa czy trzy, no nic praktycznie by nie dało, bo on to samo mówił, no, trzeba umieć zadać według Blani Bolnara odpowiednie pytania i wtedy można przejść dalej. No, o Janie Wolskim za dużo nie, nie, nie wiadomo. Wiadomo tylko o tyle, że od początku, praktycznie bo od 14 roku życia pracował właśnie na roli. Mieszkanie, ten domek na wsi był drewniany. Z początku XX wieku, gdzieś tam są zapisy, że 1905 rok czy 1908 rok budowy tego, więc ta, to domostwo w 1978 roku. Już było, tak raczej można było na to patrzeć jako niemalże zabytek, ale spełniał swoje zadanie. No, Brania Bolna, tak jak pisał, nie spostrzegł tam żadnej książki, nie, nie widział tam gazet, żeby były. W sumie życie Jana Wolskiego ograniczało się do właśnie do ziemi, do obsługi zwierząt, które tam mieli. Normalne życie rolnika, który, na gospodarstwie, które jest stosunkowo daleko od miasta i tyle. No. Czasami młodszy któryś tam z synów, jak przyjeżdżał do nich z pracy, to przywoził, przywoził gazety, ale to Pan Wolski nie był, nie był tymi gazetami zainteresowany, bo w zasadzie gazety specjalnie nic nie wnosiły w jego życie. Wolski y, uczył się w sumie w państwowej szkole, bo tak musiało być, że żeby, żeby musiał chodzić do szkoły. Więc te dwa, dwa, dwa lata podstawówki takiej podstawowej szkoły, czyli musiał się nauczyć pisać, czytać, lekko historii, to wszystko. Y, no ale podejrzewam, że właśnie ta ciężka praca na roli, orając koniem i tak dalej, stworzyło takiego właśnie człowieka, który no... Był twardo stającym na ziemi, i tutaj ra raptem stał się niemalże bohaterem. Dlatego, że o nim głośno mówiono, przyjeżdżali panowie z telewizji, przyjeżdżali reporterzy, a wszystko zaczęło się właśnie od tego wyjazdu i powrotu i podwózki tych, tych właśnie e, dziwnych e, hominidów. To jest też droga, jaką informacja o tym, że on kogoś spotkał, dostała się do właśnie. Prasy, Otóż o tym, że coś się takiego zdarzyło, dowiedział się pan Wawrzonek od kogoś, kto przyszedł z telewizorem do naprawy i akurat mu o tym opowiedział. Sam pan Wawrzonek napisał kilka listów, nagrał pojechał do właśnie Emilicina, nagrał rozmowę z Wolskim jako pierwszy. Wysłał rozmowę do telewizji, wysłał do chyba kuriera lubelskiego bodajże i nie było żadnego zainteresowania. Więc to też mówi o tym, w jaki sposób właśnie siła przybicia wówczas y, ludzi z, właśnie z peryferiów y, miała, miała siłę przebicia. No to praktycznie żadnego. No i, i, i tyle. Dobrze, że zajął się tym chociaż dosyć, na początku dosyć niechętnie, Blania Bolnar, ale on też chyba zobaczył w tym dla siebie wielką wielką szansę. Tak, możemy sobie tylko snuć tutaj hipotezy, dlaczego tak początkowo niechętnie do tego podchodzono. Początkowo. Między innymi dlatego, że to byłoby takie polityczne, prowokacyjne. To znaczy jest już mieszkaniec wsi, głębokie który tam widzi jakieś dziwne rzeczy, a przecież tyle lat walczono z różnego rodzaju zababonami i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że kiedy dziennikarze zaczęli przyjeżdżać do Wolskiego i się okazało, że on nie opowiada o diabłach, tylko mówi o tym, że coś dziwnego go spotkało i on tak naprawdę nie wie co i opisuje to swoimi słowami, to było takie trochę przekonujące. Czyli potwierdza się taka moja hipoteza osobista, że główną wartością w sprawie Mielcińskiej jest Wolski I jego, i jego narracja. Ja tutaj abstrahuję od tego, co się tam wydarzyło, natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że to ma ogromną siłę oddziaływania. Były tam różne hipotezy związane z tym, że Wolskiego Wawrzonek wcześniej może nie tyle znał, co rodziny znał, prawda? Bo tam są różnego rodzaju pogłoski. No były, były takie, że Wawrzonyk że jeździł tam po okolicy rowerem czy coś takiego, no ale nawet jadąc na Jagody, a to, były, to nie były duże odległości między, między nimi, no to można było ewentualnie się, się spotykać. Niemniej jednak tu głównie chodzi o to, że ktoś mógł Wolskiego albo wprowadzić w błąd, albo coś tam zahipnotyzować, albo... Ukartować z nim, no takie miał też i takie przeczucia miał na początku Blania Bolnar. Dlatego, że wcześniej otrzymał informacje o przelotach UFO, czy, czy nawet zdjęcie do, do sprawdzenia od właśnie Wawrzonka i był bardzo krytycznie do niego nastawiony. I tu nagle, gdy otrzymał informację o tym, że tutaj blisko Opola Lubelskiego. Ufici badali rolnika. No więc podejrzewam, że na początku był bardzo, bardzo mocno krytycznie nastawiony do tego. Ale gdy przyjechał tam, wysłuchał tego, co pan Wawrzonek na, nagrał, lekko zmienił zdanie, podejrzewam, w tym momencie. Chociaż ta nutka takiej niepewności sądzi się niemal przez całą tą książkę, bo tu trzeba powiedzieć, że. Blania Bolnar napisał książkę, zdarzenie w Milicji. Ta nutka takiej niepewności sądzi się przez całą tą książkę i do końca podejrzewam, sam Blania Bolnar nie był przekonany, czy faktycznie ta sprawa nie jest ukartowana. No z tym, że ciężko posądzić pana Wolskiego z kolei o to, że, że grał, zwłaszcza, że nie tylko on widział przelot tego obiektu i słyszał ten obiekt. Tak, on po pierwsze to musiałby coś z tego mieć. Czy miał, nie wiemy. Może jakieś drobne sumy tam wpływały za wywiady. Nie jest, to, nie jest to wykluczone. Co miał, to na pewno taką niechcianą sławę. I to nie tylko w całej Polsce, ale przede wszystkim na wsi. Ja myślę, że nawet ta, ta sława wiejska, to co o nim mówiono, go bardziej dotykało i bolało niż, niż tak naprawdę to, co było w mediach. No. Wolski się pojawiał nawet na spotkaniach ufologicznych, mamy tego dowód w książce Piechoty i Rzepeckiego. Natomiast, wiesz, zastanawiało mnie zawsze to, dlaczego on, wiedząc, że się coś święci, chociaż też nigdy nie miał kontaktu z mediami, ale wiedząc, że się coś wokół niego święci i że ludzie będą gadać, zastanawia mnie to, dlaczego on się nie odciął od tej sprawy na samym początku. To znaczy nie wygłosił jakiegoś oświadczenia, że a no nie wie co go spotkało, że to jednak może byli jacyś pracownicy PGR-u, a może to były jakieś żarty i tak dalej. I wtedy by miał spokój. Przynajmniej tak się wydaje. tak naprawdę, zobacz, że no od 1978 roku w polskim się mówi cały czas, a w ostatnich latach coraz, coraz częściej. I to nam sugeruje, że on miał jednak świadomość tego, co mu się przytrafiło, że to było zdarzenie niezwykłej wagi. Zresztą jeżeli ktoś nie zna sprawy wolskiego, jeżeli nigdy go nie słyszał, to też nie jest tak, że to jest facet, który został wyciągnięty gdzieś z dżungli, z, z nie wiem, polskich lasów i nagle opowiada to jakimś archaicznym językiem. Nie, nie. On opowiada to w sposób zupełnie współczesny, gwarą, bo gwarą, zastępując niektóre słowa odpowiednikami, ale tak naprawdę jego relacji nie można nic zarzucić. Powiem Ci, że dla mnie na przykład, kiedy. Jego, słucham szczególną wartość mają sytuacje, kiedy się Wolskiego pyta o, o, o sprawy, których on nie rozumie, ewentualnie dla których opisu nie umie znaleźć odpowiednich słów. I wtedy sobie znajduje zamiennik y, jakiś prosty, że tam mówi, że, że na przykład kosmici trajkotali, albo mówili drobniutko i gęsto, tak? Czyli to nam pokazuje, że on opisuje to jednak, że ma świadomość zaistnienia faktu, y, który stara się zrelacjonować. To jest interesujące. Zresztą on sam powiedział coś takiego, że gdyby mu się Matka Boska ukazała albo święci mu się objawili, to on by wiedział, z czym ma do czynienia. A tak to jest skazane naprawdę na domysły. Niemniej jednak, tak jak powiedziałeś, sprawa Milcińska jest pełna nietypowych wątków. W sumie na każdym odcinku. Ufonauci, którzy przebywają jakby nigdy nic, wskakują na wóz. Bardzo nietypowy obieg dufo wewnątrz którego po podłodze się walają ogłuszone ptaki. Na koniec coś, co wygląda jak sople, lody, które są spożywane przez obcych. Arku, który element historii emilicińskiej ci się wydaje najbardziej dziwny, nietypowy? Taki, który budzi twoje wątpliwości? Czy można, można takie coś znaleźć i czy w ogóle przypadek emiliciński można nazwać abdukcją w takim... W takim rozumieniu tego słowa, jakim, w jakim jest ono używane współcześnie w żargonie ufologicznym? Czy przyczepić się, że tak powiem, to można w, niemalże w każdym punkcie, a mianowicie nawet do tego, jakie buty mieli, jak chodzili, no, były tam ślady. No, czy takie ślady, ktoś by mógł po prostu porobić wcześniej? No, myślę tutaj o panu Wabrzonku, który by chciał ewentualnie zrobić coś takiego to musiał być tam wcześniej, porobić ślady, bo w momencie, kiedy Wolski już wrócił do domu i powiedział o tym, że jakiś tam potworaku widział, to zaraz tam synowie pobiegli i patrzyli, że tam już nic nie ma, no ale ślady były i te ślady utrzymywały się jakiś czas, ale to wiadomo, jak to ludzie, każdy, kto zobaczy ślad na ziemi jakiś tam, to go nie zabezpieczy, tylko przymierzy swoją nogę, więc już po śladzie jest, ale no, takich, takich momentów, tak jak mówiłeś, Wskoczyli mu na wóz. No, Wydaje się, to trywialne i proste, bo tak czasami się na wsi robiło, bo w ówczesnym czasie nawet jeszcze to nie był jakiś tam problem, jeżeli ktoś jechał na przykład żółkiem czy czymś takim, żeby zabierał na pakę Autostopowiczów. No, w tej chwili to jest zabronione i tam nie wiadomo co. No ale kiedyś były troszeczkę takie inne czasy, i, i, i tak można było. Można by było się e, czepiać. E, wyglądu samego obiektu, że był właśnie taki nietuzinkowy, że właśnie ten obiekt z tym takim zadaszeniem bardziej przypominał stodołę czy domek niż, niż jakiś obiekt, którego aerodynamika musiała być w jakiś sposób robiona. No Sam ten napęd, te świdry, które tam były, no to też są jakieś tam, no nie takie, jakie się spodziewamy, bo we wszystkich innych obiektach, które mamy do czynienia, są jakieś tylko miejsca silnie oświetlone i one generują jakiś tam napęd. Możemy domniemywać też i o, jeżeli chodzi o wnętrze tego obiektu, że, że no nie tak powinno wyglądać, bo gdzieś musi być sterówka, a tutaj sterówki jakieś tam, sterów nie, nie opisuje Wolski, bo nic takiego tam nie widział. Więc jeżeli byśmy chcieli się do tej historii przyczepić tak szczegółowo, no to w sumie można by było, tylko że nawet do tej windeczki, do której on podjeżdżał, że ona się tam bujała czy się nie bujała, no tylko że on opisywał to tak jak było. I on nie robił tego chcąc zadowolić jakichś żurnalistów, nie, nie zmieniał swojej, swojej interpretacji. Tego, co widział pod wpływem innych sugestii, tylko tak, tak mówił. No, jeżeli oni mieli zielone ręce i zielone twarze, no to mówił, że mieli zielone ręce, mieli zielone twarze. Być może były to pomalowane albo mieli w rękawiczki czy na twarz założone maski, ale one były zielone. Tego nie wie, czy były pomalowane, czy nie, ale były w takim kolorze i, i koniec. No. I to jest właśnie. Piękne w tej historii i piękne w tym człowieku, że on po prostu tak, tak się trzymał tej, tej swojej wersji. Po prostu to przeżył, to widział i to opowiedział. I tutaj więcej można by zarzucić wszystkim badaczom ówczesnym niż samemu Wolskiemu. A co sądzisz o tym wątku abdukcyjnym? Czy to była abdukcja, czy to było dobrowolne poddanie się badaniu? Raczej było dobrowolne, no po prostu czuł się odpowiedzialny. Może się zorientował, że oni nie są stąd w tym momencie i po prostu tak jak po jakimś czasie, jeżeli do nas przyjeżdża ktoś z zagranicy, staramy się no jakoś go podjąć, przyjąć i, i mu pomóc w tym, co, co tam zamierza robić, tak do tej pory bywało. No to i on w ten sposób podejrzewam, że z tego, z tego założenia wychodził, że skoro chcą przebadać go, no to nie ma nic, no był u lekarza, no to nic innego więcej go nie może spotkać całkiem świadomie i to jest też właśnie dosyć ciekawa ciekawa sprawa, no bo takich abdukcji raczej na świecie to rzadko się spotyka, żeby coś takiego było. No tak, rzadko się też spotyka przypadki, kiedy osoba porwana przez UFO mówi do widzenia i ukłoni się na koniec. Abdukcje nam się kojarzą z takim wymuszonym wzięciem na pokład UFO, a Wolski tam idzie sam. Najwyraźniej ani on się nie obawia, ani istoty się nie obawiają, że coś się stanie, że na przykład Wolskim wyrządzi krzywdę. Często się mówi, że paraliż świadków w czasie obserwacji UFO jest dlatego, że te istoty boją się ludzkiej nieprzewidywalności. No ale w Emilcinie Wolski idzie sam, sam się rozbiera, no tam zresztą opowiada bardzo szczegółowo, że ściągnął tą miesiąckę, potem całą resztę, no i został przebadany. Wolski nie doświadcza zaburzeń świadomości, które są typowe w abdukcjach, nie ma missing time'u, jest badany co prawda jakimś urządzonkiem, które przypomina złożone ze sobą talerzyki, ale nie ma tych bolesnych arku procedur medycznych, o których mówią świadkowie, innych spraw i nie ma też traumy. Zwróćmy na przykład arku, uwagę na przypadek z Paskaguli, który ma miejsce 5 lat przed Emilcinem niecałe. Tam w Stanach Zjednoczonych dwaj wędkarze są porwani przez UFO też w taki nietypowy sposób, czyli oni są zabrani siłą do obiektu. Przy czym po tej sprawie jeden z nich się nagle załamuje nerwowo, i, i, i potem historia jest ciągnięta w sumie do naszych czasów. Ale jak na abdukcję, to przypadek jemilicyński jest taki lajtowy. Zresztą, no, abdukcje. abdukcje to się kojarzą z przypadkami, kiedy ludzie są wycinani z rzeczywistości. A w ogóle takie przypadki, kiedy ląduje obiekt, gdzie świadkowie są zabierani przymusowo czy też nie, rzeczywiście są bardzo rzadkie. A tutaj, jak mówię, wszystko się dzieje na luzie z kulturką i bez problemu. I zastanawia nas to, dlaczego się tak stało? No przecież te istoty trochę szaraków przypominają, ale nie ma jednak niczego w tym zdarzeniu, co by się odbiło w psychice Wolskiego. On mógł przecież spanikować. On czy on, będąc większym od nich, czuł się, no podejrzewam, że no, bardziej no, silny, mocniejszy. Widział, że to są hucherka takie tam po metr pięćdziesiąt niecałe, no to coś oni mogą mu zrobić. Zębów nie mają wystających, żadnej grzywy, no to cóż się będzie bał, zwłaszcza, że jest to osoba, która na co dzień... Miała do czynienia z dużymi zwierzętami, krową czy koniem, które ważyły tam po 500 kilo i sobie też z nimi musiał dawać radę. Więc tu z jego strony, jeżeli oni zachowywali się spokojnie, no to on no, również zachowywał się spokojnie z wyważonym takim właśnie podejściem. Natomiast z ich perspektywy, oni z kolei czuli się, że mogą zrobić w, tej, w tym momencie wszystko, co chcą. Ale nas, skoro mają osobnika, który jest spokojnie reaguje na te ich pojawienie się, na to mówienie, na te gesty, więc też nie czuli się w ogóle zagrożeni, stąd taki dosyć spokojny przebieg tej abdukcji. Być może, że gdyby on spanikował, gdyby próbował uciekać, albo zaatakował ich batem czy czym, czymkolwiek innym, tak też by mo, mo, mogło się stać to no pewnie byśmy zobaczyli inną ich stronę, że właśnie doszłoby do tej abdukcji właśnie takiej z wycięciem czasu, z ubezwłasnowolnieniem czasowym i byśmy inaczej to może wtedy odbierali. Chociaż no nie jestem o tym przekonany, ale no wydaje mi się, że, że agresja rodzi agresję i panika i tak normalnie przy abdukcjach, jeżeli tak można powiedzieć, Panika osoby, która zostaje wyrwana z tego swojego świata, i, i raptem pokazują, ukazują się jakieś istoty, gdzie w telewizji przez cały czas ma do czynienia z informacjami, że oni chcą na nas napaść, wyjeść mózgi i tak dalej. Reaguje panicznie i stąd być może taka, z kolei z drugą strony jest, że najlepiej jest pozbawić świadomości tej osoby, dokonać tych abdukcji, które są potrzebne, te, te badania, które oni uważają, że są potrzebne i, i, i wypuszczenie wtedy. Wolski kilkakrotnie, no nie kilkakrotnie, pewnie dużo więcej, ale rozmawiał z dziennikarzami, którzy zarejestrowali jego wypowiedzi i te wypowiedzi zachowały się do dzisiaj. Niektóre są udostępnione w internecie, są też transkrypcje rozmów, które gdzieś tam nam się rozproszyły, zaginęły. Ale wynika z nich taki obraz, że Wolski się troszeczkę bał jednak, bo on mówił, że te istoty były brzydkie. Można uznać, że były takie no, nieludzkie. To się nazywa Uncanny valley, czyli to jest taka, takie odczucie, kiedy człowiek widzi na przykład lalkę, która wygląda jak humanoid, jak człowiek ale po pewnym czasie zauważa, że to jednak nie jest ludzkie. Możliwe, że Wolski miał właśnie coś takiego. To się nazywa Dolina Niesamowitości. I on, już tak powracając do tej całej sytuacji, on twierdził, że no właśnie, zaczęła ta gościnność, że on nie chciał przesadzać, nie chciał reagować, bo nie wiedział, kto to jest. Czy to są obcokrajowcy, czy to są jacyś tam żołnierze inni, radzieccy, ale wiesz co, ja sobie tak zacząłem, zacząłem się zastanawiać, czy Wolski czasami nie przypomniał sobie czasów okupacji. Pojawia się ktoś niebezpieczny, co nie wiadomo czegoś, chce, no to może jednak spełnić jego żądania, prawda? I zobaczymy, co się będzie działo dalej. On sam o tym nie mówił, ale myślę, że to mu też przyszło do głowy. Kilka tygodni po, tym, po tych wydarzeniach, kiedy Wolski widzi istoty w lesie, które w ogóle tutaj trzeba dodać jedną rzecz, że on przejeżdża przez ten lasek, a mógł jechać inną drogą i dzisiaj byśmy nie mieli w ogóle o czym mówić. Natomiast Wolski wybiera drogę przez las, tam jest jakaś polana, która chyba w ogóle jest, nie pamiętam już teraz, ale tam była mowa, że ona należy do niego, on tam czasami coś sieje. I ta droga przez las prowadzi koło takiej strugi, tak? I tam był jakiś potoczek i on widzi, że te istoty babrają się, to znaczy nie to, że się babrają, ale skakają sobie. Jedna z nich próbuje przeskoczyć przez błoto, i tam chyba jest taki moment nawet że on twierdzi, że, że noga tam wpadła temu humanoidowi, dlatego są też ślady. No i to wszystko się toczy, toczy, Wolski dojeżdża do wsi i po całym zdarzeniu mówi o tym swojemu synowi, który udaje się na miejsce. No i tak się zaczyna. Dopiero kilka tygodni później po tych wydarzeniach yy, dowiaduje się o wszystkim Zbigniew Brania Bolnar. Yy, socjolog, ufolog, złodziej, autor książek na temat UFO. Natomiast jego Publikacja koronna, czyli zdarzenie w Emilicinie. Ono nam się ukaże dopiero w roku 1996, na 7 lat przed śmiercią Brani Bolnara i 5 lat po śmierci Wolskiego. To jest najobszerniejsze opisanie przypadków z Emilicina przez badacza, ale przede wszystkim przez kogoś, kto był na miejscu i miał kontakt z bohaterami tychże zdarzeń. Mówię, że to jest najobszerniejsze opisanie przez kogoś, kto tam był, bo potem nam się po pojawiła książka, która postawiła całe Emilcin do góry nogami, o niej za chwilę powiemy, ale ją napisał człowiek, który nie miał kontaktu ze świadkami. Blania Bolnar natomiast y opisuje temat w innych publikacjach, również nie szczędzi krytyki też innym badaczom, którzy się na miejscu zjawiają. Y jak ty Arku oceniasz wkład włożony w sprawę przez Blanie Bolnara, przez Doktora Kietlińskiego, który był na miejscu i badał Wolskiego pod kątem psychologicznym. Jak w ogóle oceniasz postać Blani Bolnara, jego podejście do, do ufologii? Bo to są kwestie jednak kontrowersyjne. No i co z książką Zdarzeni Wymilcini oraz krytyką, czy wręcz atakami na innych badaczy, w tym na Kazimierza Gzowskiego? No tutaj e, należałoby troszeczkę rozdzielić, dlatego że. Tak, po przeczytaniu tej książki, wydarzenie w Milicji, zwłaszcza tam początkowych fragmentów, ale też i końcowych, można określić blanie jako, jako bufona, zapatrzonego w siebie i, o, w, i we własną nieomylność i tego typu rzeczy. Natomiast sam opis tej sytuacji, zorganizowanie właśnie tych wszystkich badań, przez które musiał przechodzić Wolski, Naprawdę to jest kawał dobrej roboty. I to jest w zasadzie jedyna książka. No, tak jak powiedziałeś, ona była napisana przez osobę, która miała kontakt ze wszystkimi, która była w środku całego tego zamieszania i tak naprawdę bardzo chłodno i rzeczowo do tego wszystkiego podszedł. Dlaczego mówię o tym, że, że właśnie taki bufoniasty był? Dlatego, że. No właśnie według niego, jego ocen innych przypadków yy, yy, właśnie kontaktu z ukwitami w ocenie innych badaczy, yy, znaczy oceniając innych badaczy Blania, yy, no bardzo, yy, bardzo krytycznie o nich, o nich pisze, że, że właśnie oni są zbzikowani, zbzikowanymi mitologami, coś takiego tam. No ale to ciężko się dziwić, bo jeżeli ktoś łączy, UFO z Marią, Jezusem i, i Marsem, Wenus jednocześnie, no to ciężko powiedzieć, że on jest, że jakieś merytoryczne podejście ma do tego. Natomiast jeżeli chodzi o Bzowskiego, Wzoski, no nie wiem, albo nie mógł, się, nie mógł się tam dostać, albo odpowiednio do, do odpowiednich informacji, bo wiele z rzeczy, których Blania opisał, wzoski albo pomija, albo przykręca I, i to jest właśnie to. Blania napisał tą książkę, tak jak powiedziałeś, kilkanaście lat już po tych zdarzeniach i i właśnie z perspektywy widział, co się dzieje, jak inni badacze na ten temat, nie tylko badacze, ale też i e, nauka akademicka podchodzi do tego. No i on właśnie tutaj bardzo, bardzo szczypliwie i jednoznacznie się wypowiada zarówno o tych artykułach, które tam były pisane na temat Emilicina przez ten okres czasu, jak i, jak i jeżeli chodzi o tych badaczy. No, no niemniej jednak... E, Tutaj jego bardzo krytyczne podejście i e, analityczne podejście bardzo dużo tej sprawie całej e, robią, bardzo ją wyjaśniają i w zasadzie gwarantują jej autentyczność, tak to należy powiedzieć. Natomiast e, czy część z tych badań było potrzeba przeprowadzać, no, nie, nie wydaje mi się, że żeby koniecznie trzeba było sprawdzać IQ pana Wolskiego, czy, czy jakieś, według jakichś innych badań typowo psychologicznych oceniać jego, jego sposób myślenia i, i tok rozrumowania, bo nawet sprawdzano, czy właściwie widzi barwy, więc przebadany był na wszelkie możliwe sposoby. Naprawdę, tak jak Piotr mówiłeś, ciężko nad tym przejść do porządku dziennego, o tyle, że w końcu, że Wolskich wszystkich nie popędził tam z domu batem albo czymś takim, bo <ścoughs> naprawdę próbowano mu tam na nim wszystko wywrzeć i badania przeprowadzić wszelakiej możliwe. No tak, Blani Balnerowi się ewidentnie nie podoba konkurencja, a może nie tyle ona. Co robienie Wolskiemu wody z mózgu? Chodzi o to, że można odnieść wrażenie, że blania dlatego tak podchodzi do, do sprawy i do innych, ponieważ on się boi, że świadek zostanie tak nakręcony, na przykład wiesz, religijnie czy, czy parapsychologicznie, że zacznie się gubić w zeznaniach i całą wiarygodność jego, nie mówię, że sprawy, ale jego szlak trafi. Ale to raczej nie miało miejsca. Wolski się trzymał tych swoich zeznań. To jest właśnie bardzo ciekawe, prawda? Że on, on nie, nie podszedł do tego jak jakiś dzieciak, tylko po prostu tak i tak, jak po prostu przed sądem, prawda? Ale trzeba powiedzieć, że próbowano dorabiać do na różne nowe wątki, bo po medialnym sukcesie tej historii pojawia się na przykład opowieść o tym. O tym kamieniu Emilcińskim, o którym zaraz powiemy, o Wahadełku, które gdzieś tam wyparowało na tej polanie. A wiele, wiele lat później mamy relacje o innych dziwach, jakie się tam miały dziać w Emilcinie i okolicach z Dawien Dawna. Zaczęto sobie przypominać. Znaczy powiem że, że ja nie wiem, czy sobie zaczęto przypominać. Ja myślę, że ogólnie ludzie to się wystraszyli tam. W okolicach, dlatego milczeli pewnie przez lata, może nawet najważniejsze rzeczy. Które by nam zmieniły coś w historii milicińskiej, nigdy się nie pokazały. Ale nim przejdziemy do tych rzeczy dodanych, do kamienia ze Melcina na przykład i, i tak dalej, to co powiesz o tej drugiej stronie Blani Bolnara? Bo kiedyś już mówiliśmy o tym w jednej audycji, że to nie był taki zwykły ufolog, to nie był taki zwykły badacz jak inni, bo inni się od niego mocno dystansowali, jednak czując, że tam. Ktoś za nim stoi. Tak, bo jego, że tak powiem, życiorys przypominał to, o czym mówił nam, opowiadał Wieczysław Szczepanik. Wieczysław Szczepanik, jeden z twórców warmińsko-mazurskiej grupy ufologicznej, pracował w służbach specjalnych naszych, więc jego zwerbowanie podobnie wyglądało tak, jak opisuje to tam Rodłutowski w swojej książce tak jak zrobiono właśnie z Blanią Bolnarem, czy zrobiono, czy nawet poddał się temu. To jest przede wszystkim wyłowienie zdolniejszego studenta z, z roku, następnie e, zaproponowanie mu i pewna, pewna misja, po prostu dostał pieniądze na to, żeby wyjechać na zachód, popatrzeć, nawiązać kontakty i tak dalej. No i on sobie zrobił akurat Właśnie swoją misję, swoją, swój, swój temat, badanie UFO. No I to według niego mogło mu pozwolić otworzyć cały świat niemalże. Kiedy były jakieś sympozje organizowane na zachodzie, on jako ufolog mógłby spokojnie jechać i nikt by zwłaszcza o udokumentowanym jakimś tam dorobku typu właśnie Emilicin czy jakiś jeszcze inny, Emilicina nie było, ale jeżeli by było jakieś tam te, tego typu zdarzenie, e, gdyby on to opisywał i pokazywał się w gazecie, nikt by nawet nie przypuszczał, że on jest e, współpracownikiem służb, więc e, to jest tworzona swego rodzaju legenda. To jest dokładnie to samo, o czym opowiadał e, Mieczysław. Jestem o tym przekonany, że on współdziałał z naszymi służbami specjalnymi. No tutaj akurat zainteresował się UFO i na tym, na tym bazował. I wydaje mi się, że o tym domyślali się albo wiedzieli o tym inni Ufolodzy i go po prostu, no, że tak powiem, omijali szerokim łukiem, żeby przypadkiem, no nie podpaść, bo ówczesne czasy nie były takimi, jak w tej chwili. Jeśli mniej z ludźmi, że tak powiem, cackano, można było osobę zwolnić z pracy, czy, czy pozbawić jakichkolwiek uposażeń, bez, bez podania przyczyny. Także no to tak też trzeba wziąć pod uwagę i tak pewnie było, coś takiego. Tak to wygląda. W ogóle dziwna sprawa jest taka, że oczywiście przed wydaniem książki Zdarzenie w nie nie pisał na ten temat ale kiedy spojrzycie do literatury, o to już się tak za bardzo ufolodzy nie rozpisują. Traktują Emilcin jako zdarzenie, natomiast jakoś tak tego Blanie obchodzą, wiesz. W jednej z naszych poprzednich audycji postawiłeś taką hipotezę. Jest zjawisko UFO w Perelu. Jest Blania Bolnar, który jest lansowany na kogoś w rodzaju Foxa Maldera, czy też Borewicza ufologicznego, do którego no, trafiają najlepsze przypadki. I on jest takim zaworem bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o publiczne mówienie o zjawisku UFO, on trochę jak grandi, wiesz, zjawia się gdzieś i mówi, to jest fałszywe, to jest prawdziwe. I to tak. ma wiele plusów. Po pierwsze, pozwala służbom, pozwala władzom na jakieś zradzenie sobie ze zjawiskiem UFO. Po drugie, pozwala na docieranie do odpowiednich służb informacji o dziwnych rzeczach, które się dzieją nad niebem Perelu. Aha, i tutaj wiesz, ta hipoteza o tym, że Brania Bolnar był po prostu wylansowaną postacią do tego, żeby zajmować się UFO w Polsce, ma wiele plusów. Czy Twoim zdaniem, i tutaj właśnie dotykamy kontrowersyjnej rzeczy, bo czy Twoim zdaniem Emilcin przypadkiem nie jest taką historią, taką osiową, wiesz, bo zauważ, że przed rokiem 1978 o UFO się w Polsce mówi. Ba, my mamy w latach 50. poważną falę tego zjawiska, natomiast w prasie, kiedy się przyjrzymy, to w latach 60., na początku 70. mamy posuchę. Kiedy się pojawia Emilcin, mamy boom, który trwa de facto do połowy lat 80., i tu się też rodzi takie pytanie bez odpowiedzi. Czy ten Emilcin, czy on przypadkiem wywołał zainteresowanie UFO, czy był takim specjalnym triggerem, czy był takim specjalnym przypadkiem, który ośmielił ludzi do, do tego, żeby o tym mówili. Czyli cały czas się coś działo, ale do tej pory nie zwracano na to uwagi. Natomiast rok 78 Wolski blania, cała ta historia. I teraz możecie mówić o UFO już otwarcie, a służby specjalne, no już będą wiedziały, co z tymi informacjami zrobić. Tak, no głównie to Emilicin spopularyzował właśnie i, i tak UFO trafiło pod strzechy, że tak powiem. No zobaczmy, jak pan Wawrzonek w wielu miejscach starał się wysłać informacje o, to, o tym zdarzeniu w Emilicinie, i został po prostu, no, spławiony, że tak powiem. W ogóle nikt nie chciał tego nic robić. Natomiast, kiedy Blania Bolnar się tym zainteresował, kiedy swoje kontakty, czyli odpowiedni telefon do odpowiedniej osoby, to raptem się pojawiła telewizja, raptem dziennikarze, raptem były artykuły przekroju, młodym techniku i tak dalej. No, jest to jakiś tam punkt taki, taki zwrotny, w, tak mi się wydaje, w, w polskiej ufologii i w mentalności ludzi zajmujących się informacją o tym, że można o tym pisać i jest to chętnie czytane przez, przez ludzi. Wcześniej były, były informacje na temat UFO, bo moje z kolei zainteresowanie rzeczami takimi właśnie. wzięło się stąd, że kiedyś były takie modne koszule, jak byłem dzieckiem, koszule gazety. I na, akurat na tej koszuli, której ja miałem, był właśnie artykuł. To nie pamiętam, to był ilustrowany ekspres czy kurier. Nie pamiętam, jak, jaka to była gazeta na tym wydrukowana, ale był właśnie artykuł o zaginięciu w trójkącie bermudzkim tych właśnie amerykańskich samolotów. Więc miałem, że tak powiem, przez cały czas przed oczami, jak tą koszulkę miałem, ten artykuł. No i może stąd się. Takimi rzeczami zainteresowałem, ale takie rzeczy pokazywały się, tylko że co jakiś czas, nie zawsze było to w sposób prześmiewczy pokazywane. No a tutaj właśnie po, tak jak mówisz, po tym takim wydarzeniu, później mieliśmy zaraz miesiąc później lot właśnie Hermaszewskiego, później były jakieś informacje jeszcze dotyczące, też takich potworaków, które gdzieś tam po Polsce chodziły i, i, i zostały widziane, więc to wszystko rozdmuchało troszeczkę ten balonik i, i w sumie bardzo dobrze. Natomiast wracając do mieszkańców samego Emilicina, to podejrzewam, że w momencie, kiedy zobaczyli dziennikarzy ilość pytań, ciąganie tego, tego wolskiego wszędzie, to podejrzewam, że nawet jeżeli. Widzieli, słyszeli cokolwiek, przelot, czy jakieś tam jeszcze inne odgnioty tych, tych potworaków w innym miejscu, nieco później, to my się wydaje, że chyba daliby sobie na spokój i, i, i po prostu nic by nie powiedzieli, bo nie jest gra warta według nich świeczki. Także podejrzewam, że tak to mogło też i być w tym momencie. Tak. Powiem ci, że myślałem, że. Możemy powiedzieć, że funkcjonujemy chyba w niedużych społecznościach i wiemy, jak to działa, prawda? Że jeżeli coś by się wydarzyło, to mogłaby to wiedzieć jedna osoba, dwie osoby, rodzina, ewentualnie jakieś grono, ale nikt by się chyba w to nie mieszał, prawda? Mając na uwadze ten cały nawis medialny i to, że w tamtych latach wystąpienie w mediach, szczególnie kiedy się mówiło o UFO, no to wcale nie przysparzało nikomu dobrej prasy. Że, że tak powiem. Także wiesz, jeżeli ktoś by tam wystąpił, oddajmy na to występuje, wiesz, dziecko, no wiadomo, byli jeszcze ci popiołkowie, w sumie ten Adaś Popiołek, bo ta jego siostra była młodsza i to tam w sumie jej relacja niewiele znaczy. Natomiast zobacz, mówi dziecko, mówi emeryt, starzec i między nimi nie mamy nikogo w Emilcinie. A może byli ci ludzie, tylko po prostu wiedzieli, że kiedy zgłoszą się do telewizji, pójdą z czymś takim. To zaraz będzie się za nimi ciągnęła fama. Fama. E, będą wyśmiewani. No Wyobraźmy sobie, że na przykład dziecko w wieku szkolnym zgłasza taką obserwację starsze niż popiołek. Na przykład e, kilkunastoletnie. No to od razu jesteś, wiesz, stygmatyzowany. Jak to... Dokładnie tak jak mówisz. Mieliśmy taki przypadek tutaj właśnie z Kętrzyna, gdzie człowiek zrobił zdjęcia i zadzwonił do drugiego, żeby też zrobił zdjęcia przylatującego obiektu, tak, czyli oceniliśmy nawet wysokość tych obiektów na, na podstawie właśnie tej triangulacji, przemieszczanie się i tak dalej. To się ukazało w Kętrzyńskiej Gazecie, ale dzieci. Tego, tego pana, który tam odważył się to wszystko pokazać i, i, i tak dalej, spotkały się właśnie z tym, że wyśmiewano przy nich jego ojca, ich ojca, jak i ich samych jako, jako czubków i tak dalej. To wcale sprawa nie jest z 78, a nie pamiętam w tej chwili, ale gdzieś około 2000 roku. Więc to przez cały czas funkcjonuje. Mieliśmy taki przypadek, że jeżeli żona obserwowała przelatującą kulę nad drogą rano prawie z centrum mojego miasteczka o tym powiedziała mężowi, no to mąż się z nią z niej śmiał przez chyba dwa czy trzy lata śmiał się do momentu, kiedy sam nie zobaczył czegoś takiego i dopiero mu, że tak powiem szczena opadła i już powiedział, że z żony nigdy śmiać nie będzie <grym> więc w samej rodzinie takie rzeczy się zdarzają a co dopiero mówiąc w małej społeczności Wiejskiej, zwłaszcza, że przez Emilicin, jak ten obiekt przylatywał, to mama tego Adasia Popiołka słyszała głośny szum, więc podejrzewam, że wszyscy ci, którzy byli wówczas na dworze w całej wsi, na pewno skierowali głowę do góry. No bo to się tak nie spotyka, żeby raptem coś szumiało i żeby się odruchowo nie spojrzeć. Więc na pewno tych obserwacji było wówczas więcej. Tak, wiele osób się zastanawiało, łącznie z Blanią Bolnarem, czy ktoś tam czegoś nie ukrywa. No nie było sposobu, żeby z mieszkańców Emilcina, a także okolicznych miejscowości coś wydusić. Ale Arku, o co chodzi z tym kamieniem emilcińskim? Bo to jest sprawa, o której się wiele słyszy. Nie tylko w związku z tym, że mówi o niej Robert Bernatowicz, ale ostatnio bardzo ciekawy materiał zrobił o tym Mateusz Kijewski. Tam zaproszono Krzysztofa Drozda, tam się pojawiła informacja na ten temat. Czy to twoim zdaniem jest już próba dorabiania od Emilcina jakichś nowych wątków? No bo tutaj już wkraczamy na terytoria absolutnie, nie chcę powiedzieć paranormalne, ale takie spekulatywne mocno. Ten kamień nie miał nic wspólnego z tym zdarzeniem, które zaistniało wówczas. Ten kamień miał na sobie Widoczne dla, co niektórych oczywiście, odkształcenia, które wyglądały jak ślad stopy, i tak dalej. I to jest historia jeszcze sprzed chyba bodajże I wojny światowej, że ten kamień uznano za kamień, który leczy albo spełnia życzenia, albo coś takiego. No i ludzie chodzili do tego kamienia, no, depcząc po trawie czy po zbożu, jakie tam było. No, i żeby, żeby tego nie było, no to Wolski ten kamień y, przywiózł do, do domu. No, jedyne, co miał za, do zaoferowania w sprawie Emilicińskiej y, Wolski, no to swoja opowieść, ale że trzeba było jakiś gadżet zabrać stamtąd, no to wzięto właśnie ten kamień, który tam był. No, i ten kamień przebadano, zwykły kamień polny, nic tam specjalnie w nim nie znaleziono. I jeden z tych, który go przywiózł. Zabrał go na działkę, pewnie, żeby położyć, no bo zawsze kamienie fajnie jest mieć w ogródku. No, a że przeszkadzał, tego tam pewnie wyrzucili. Zaraz ktoś do tego kamienia dorobił całą historię: że ten kamień przynosił szczęście, później przynosił pecha, później zaginął, później nie wiadomo co. A tak naprawdę, no to jest po prostu polny kamień, który gdzieś tam sobie leżał. Nikt nie zwrócił uwagi na to, albo przynajmniej bardzo mało osób zwróciło uwagę na to, że Blania Bolnar pisze o liściach drzew powyżej tego obiektu, gdzie on się unosił, że one były jakieś tam specyficznie zakręcone i tak dalej, ale wszyscy zwrócili uwagę na kamień, nikt nie przebadał tamtej brzozy, bo tam to była chyba brzoza, nikt w tej chwili nie, nie, nie próbuje tam wywiercić w niej otworu, żeby sprawdzić czy w tym czasie ten swój nie jest jakiś tam powiększony napromieniowany, ale z kolei zaglądają szukają kamienia, no to jest takie troszeczkę dziwne według mnie, natomiast tego typu rzeczy zaczęły się już w momencie kiedy jeszcze trwała ta cała, całe to badanie, bo pan Wawrzonek stwierdził, że do niego też przyszli Mali ludzie, których Blania do nich wysłał, żeby zabrać od niego płytkę metalową, którą on rzekomo znalazł, znaczy nie rzekomo, którą on znalazł na, na tej łące, będąc tam pierwszy. Wcześniej o tej płytce nikt, nie, nikt nic nie wiedział. Dopiero wyszło to jakiś czas po tych wszystkich badaniach. Także już wówczas tworzyły się jakieś tam drobne, drobne legendy. Trzeba coś mieć materialnego. Tak, była też sprawa wahadełka, o której pisał Kazimierz Bzowski Między innymi tutaj was odsyłam do audycji Mateusza Kijewskiego na temat Emilcińskiego Kamienia i tego, co się tam działo. Link znajdziecie w komentarzach. Ale przejdźmy do współczesności oraz tak zwanego Rywa i Walu. Emilcina, bo sprawa wróciła po latach z kilku powodów. Po pierwsze, do sieci trafiły nagrania archiwalne. Wywiady z Wolskim, i tak dalej, o tym mówiłem. Sprawą zainteresowały się media naturalnie. W końcu staje się ona tematem krytycznej wobec przypadku książki, której autor Bartosz Rdółtowski, no regularnie pojawia się w mediach na przestrzeni lat, twierdząc y, dość puńczucznie, że rozwiązał sprawę z roku 1978 i że mamy do czynienia z oszustwem. I ta współcześnie lansowana hipoteza mówi o wprowadzeniu przez Witolda Wawrzonka pana Wolskiego Jana w trans, rzekomo w celu odegrania się na blanii bolnarza. To jest bardzo kolonkowa hipoteza, chociaż mocno lansowana. Co o niej sądzisz, tak w trzech słowach? Czy, no to już o, o, o Wawrzonku jego wiarygodności powiedziałeś, ale czy rzeczywiście Rydultowski uderzył celnie, wskazując na najsłabsze ogniwo, jakim jest... Witold Wawrzonek i jego, jego wiarygodność, którą obecnie się próbuje mocno ratować. Ja wiem, że rodzina pana Witolda Wawrzonka ma do tego prawo, ale powiedzmy sobie szczerze, że pewne podstawy do krytyki jednak Rydutowski ma. Przynajmniej jeżeli o Wawrzonka idzie. Tylko, że ja czytałem książkę tą. Dosyć ciekawa, fajna, tylko że od razu z założeniem, że. Obali dotychczasowe wizje tego przypadku. Nie, że to wyjdzie, tylko po prostu obalę to. No i tu właśnie próbuję to obalić w ten sposób, że A to mogą być właśnie e, nasze służby specjalne, które wzięły sobie, wyl żeby wylansować, właśnie blania Bolnara, postawiły helikopter e, i tak dalej, żeby tam coś takiego zrobić. No, nie wychodzi, dlatego że coś tam się nie, nie zgadza. No i właśnie uderza tutaj w pana Wawrzonka, a to dlatego, że pan Wawrzonek raz swoją żonę zapytał, czy może ją zahipnotyzować. Pan Wawrzonek był bardzo inteligentną osobą. Zaczął studia na weterynarii, na którą dosyć trudno się do, dostać e, po technikum rolniczym. Studiował tam dwa lata i zrezygnował z nieznanych mi przyczyn. Nauczył się naprawiać telewizory, więc znalazł miejsce zatrudnienia sam dla siebie. Więc pan Wawrzonek e, zapewne był inteligentnym człowiekiem, na pewno jakąś informację na temat hipnozy e, gdzieś przeczytał. Jednak literatura polska dotycząca samej hipnozy wprowadzania ludzi w trans hipnotyczny w owym czasie była dużo można powiedzieć mierna, albo praktycznie w ogóle jej nie było. Jedyne co mógł się nauczyć, to w momencie, kiedy był raz w telewizji, właśnie z Blanią Bolnarem i Lechem Stefańskim, i on został wprowadzony w trans. To było w telewizji w Warszawskiej, w jakimś lokalnym programie. Ja nie mogę tego znaleźć. Jeżeli ktoś znalazł albo wie, gdzie można odsłuchać tego programu, to bardzo bym prosił o informację zwrotną na ten temat. Niemniej jednak, według mnie nie da się wprowadzić osoby od stryknięcia palcem. W stan hipnotyczny, zwłaszcza osoby opisanej z charakteru przez Blanie Bolnara, tak jak, jakim był Jan Wolski. I ja tutaj tylko dodam, że opinia arka nie jest bezpodstawna, bo sam hipnotyzerem jesteś. Hipnoterapeutą. Mam certyfikaty, nauczyłem się tego no kilkadziesiąt, no, prawie 100 godzin. Także umiem to zrobić, wiem o czym mówię. Natomiast tam w tym momencie, kiedy pan Wolski jechał furmanką, były wszystkie niesprzyjające okoliczności do właśnie wprowadzenia osoby w stan hipnotyczny. To było zimno, był mgła i mrzawka, do tego jeszcze przejazd przez las, gdzie przez cały czas by, można było się spodziewać uderzeń gałązek w twarz. Byłem w Emilicinie, podążałem tamtą ścieżką, byłem też na tej polanie swego czasu. Widziałem nawet pomnik, mam zdjęcie nawet z pomnikiem. Także byłem, widziałem, stąd mogę powiedzieć, jak tam jest i jak wyobrażam sobie było wówczas. Więc to są wszystkie niesprzyjające okoliczności do tego, żeby kogoś w ten stan wprowadzić. Zwłaszcza, że trzeba by było zrobić ślady, trzeba by było zatrzymać tą furmankę w tym miejscu, poczekać tyle, tyle czasu i dokładnie opowiedzieć Polskiemu, Całą tą historię, łącznie z tymi ptakami, z wnętrzem tego obiektu, jak to ma wyglądać, to jest naprawdę bardzo, bardzo drobiazgowo sklecona historia, którą trzeba by było zakotwiczyć w jego pamięci. To nie jest takie proste, jak się wydaje, i tego naprawdę. To nie jest tak, jak w telewizji od palcem, także no, to na pewno by się to nie udało, zwłaszcza o sobie. Która nie miała wcześniej kontaktu z właśnie z nauki tej hipnozy. No, ja bym tego nie potrafił zrobić na, tak od sypnięcia palcem. Trzeba by było, żeby wgrać komuś do pamięci, coś tam trzeba by było parę ładnych sesji zrobić. Nie da się od razu. Ta, ta, ten pomysł pana Rudłowskiego w tym zakresie no, jest chybiony. Czyli możemy uznać, że po prostu po pewnym czasie, nawet gdyby Wolski był. Ofiarą, że tak powiem, hipnoterapeuty złośliwego ze służb czy Wawrzonka, to czy ta historia zaczęłaby się w jego pamięci rozwarstwiać? Tak. Mogłoby być tak, że w momencie, kiedy natykałby się na. z powrotem jechał tym, w tych miejscach, mogłaby mu wrócić pamięć tak, którą. No, że ktoś go próbował zahimnotyzować tą, tą, tą drugą osobą, która by do niego wsiadła i te, te rzeczy próbowałaby robić. Takie rzeczy się zdarzają i wprowadzają bardzo duże zaburzenia osobowości w osobie. Tak, dlatego tego się nie powinno robić. Dodajmy jeszcze, że Wolski przecież jechał furmanką. W każdym momencie koń mógł się zatrzymać, koń mógł parsknąć, wydać sobie siebie dźwięk, obudzić go po prostu, wybić no. go z to, to niekoniecznie mógł, musiało przeszkadzać, ale wystarczyłoby gałązka, która by uderzyła w twarz i to już by się skończyło w tym momencie. A tamta droga leśna była, no jak ja byłem, to była zarośnięta dosyć, dosyć mocno i nie sądzę, żeby była inna w momencie, kiedy Wolski nią jechał. On po prostu wybrał tą drogę dlatego, że ta kobyłka nie była podkuta i bał się, jeżeli koń biega po twardej nawierzchni, typu asfalt, może do, dojść tam do podbicia, tak zwanego, czyli koń chodzi na, na, na paznokciach, jak gdyby chodził. No i takie uderzenia mogą do, doprowadzić do, do zapalenia okostnej, czy tam coś takiego. Dlatego wybrał tą drogę, właśnie miękką, z tego tytułu. I, to nie była droga wybrana, dlatego żeby było łatwiej jechać, tylko po prostu, żeby było lepiej dla konia. Tak, ogólnie rzecz biorąc, ta hipoteza o hipnozie nie wydaje się za bardzo prawda. Natomiast hipoteza o tym, że Blania Bolnar miał być kimś w rodzaju perelowskiego Foxa Maldera jest w miarę interesująca. No tak, ale dlaczego istnieje tak duży ludzki współczynnik zdarzeń emilicińskich? Ja zaraz powiem o co mi chodzi, bo nie tylko chodzi o bardzo ludzki wygląd tych istot, ich ludzkie zachowanie, gestykulowanie, jedzenie. Co nam to mówi o charakterze zdarzeń z roku 1978? Już to rozwijam. Jeżeli chodzi o ten ludzki wymiar Emilcina na arku, no to po pierwsze, wygląd obiektu i wyglądu fonautów są bardzo blisko związane z tym, co Wolski widział i znał. O tym, żeśmy już kiedyś mówili w innych odcinkach, czyli kosmici mu przypominają Azjatów, Nurków, trochę mu przypominają żołnierze Armii Czerwonej z Republik Tych Azjatyckich, których kiedyś tam widział w czasie wojny, UFO z Korpusu przypomina autobus i tak dalej, zamiast Śmigieł ma, ma świtrę. Ale są też inne pytania, bo Ufonauci zauważ w Emilcinie i to jednak budzi jakieś wątpliwości. Oni się poruszają swobodnie. Zakładając, że to są przybysze z kosmosu, mamy pewne wątpliwości. Oni się poruszają bez skafandrów, co jest trochę dziwne, jak na przybyszów z innej planety. Nie mają problemów z grawitacją, nawet próbują przeskakiwać jakieś tam źródełka, jakieś potoczki. Wskakują też z nieznanych powodów na wóz Wolskiego. I to jest element, który mi trudno zrozumieć. Dlaczego przybysze z kosmosu robią coś takiego? Oni nie tylko bardzo ryzykują, ale zobacz skąd u istot z innej domeny bytu, z innej planety taka zwinność i takie ludzkie zachowanie. Wskakują na ten wóz. Co dziwniejsze, oni gestykulują. Najdziwniejsze, że gestykulują tak, że Polski ich rozumie i wie, co ma robić. Na koniec jedzą coś, co wygląda jak, jak lody. Na co to Twoim zdaniem wskazuje? Są bardzo ludcy, że tak powiem, ale to nie koniec historii samego Emelicina i postaci w Emelicinie. Otóż w momencie, kiedy był kręcony film, zaobserwowano również jedną osobę, znaczy jedną postać dla odmiany w zielonym kombinezonie, która zaczęła uciekać i Blania Bolnar za nią podążał, biegł za nią, żeby ją złapać. Podobnie kilka innych osób. No nie udało się to zrobić, nie, 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 nie widzieli też, chyba nie znaleźli też śladów tej osoby, niemniej jednak takie, takie coś było. Tutaj, w tym momencie, oni czuli się pewnie, dlatego że no, mieli, mieli przewagę, no ciężko, przewagę ilościową, no, i świadomości nad, tym, nad przebiegiem tego zdarzenia, więc do tego jest całkiem inne podejście, tak mi się wydaje, ale są bardzo ludcy, tak jak powiedziałeś. Jedzenie na innej planecie, wylądowanie na innej planecie, brak sanitarnego zachowania takiego typowego, no przecież bakterii i tak dalej, chociaż nikt się, nie, żaden człowiek się nie, za, nie zaraża wirusową chorobą dębów. no Oni na tej samej zasadzie, być może, że wirusy są pewni tego, że wirusy czy, czy, czy bakterie, czy grzyby nie są w stanie zainfekować ich. Po prostu zbyt duża bariera, bariera biologiczna. Tak też można rozpatrywać to. No i ten sam obiekt budzi troszeczkę też taki niepokój, dlatego że w polskim filmie, który zresztą Polski tego nie widział, w polskim filmie Wojna Domowa, bodajże w drugim sezonie, ale nie jestem o tym do końca przekonany, jest właśnie taki obiekt, który się nazywa Piast 66. I jeżeli popatrzymy na ten obiekt, to właśnie jego pędniki są tak narysowane, no bo to jest taki, taka scenografia, taka prosta, z samego tylko papieru. Łudząco przypomina ten obiekt, który opisywał Wolski. Więc są takie, jest takich kilka przypadków, gdzie no, można mieć zastrzeżenia do tego. Czemu akurat to jest tak, a nie inaczej? Ten obiekt z wojny domowej jest wyjątkowo ciekawy. Ja polecam Wam rzucić okiem i porównać z wyglądem obiektu emilcińskiego, ale wiesz, puszczam teraz wodze fantazji i nie mówię, że to co teraz powiem ma jakikolwiek związek ze sprawą emilcińską, ale zobacz, że tam był zawsze kładzony silny nacisk na to, że to są kosmici. Że to są istoty z innej planety, w sumie nie brano pod uwagę innych możliwości może poza tym, co mówił Bzowski, chociaż to było też tak nie do końca sprecyzowane. Gdybym szukał jakichś alternatywnych wyjaśnień dlatego, dlaczego ci obcy się tak zachowują po ludzku, no to puszczając wodę fantazji, bym powiedział, że to są przybysze po prostu z innej linii czasu. To dlatego oni nie mają. Problemu z yy, grawitacją, dlatego nie mają problemu z poruszaniem się po Ziemi, dlatego nie mają problemu ze zrozumieniem tego, co robi Wolski w ogóle. Dlaczego facet i jakieś dziwne zwierzę podążają razem? No bo wiesz, jakbym był przybyszem z innej planety, zobaczył coś takiego jak karawana, ale skąd my możemy wiedzieć, czy one, oni mają wozy, czy mają karawany, czy, czy mają zwierzęta na swoich planetach? Wniosek taki, że to mogą być przybysze z innej Ziemi. Czyli kłaniają nam się te wszystkie hipotezy, o których mówi Graż, o których mówią inni ufolodzy teraz, oni nie, nie to, że, że o nich mówią, oni je ożywiają, oni, oni je przypominają. Nigdy w Emilcinie tego nie brano pod uwagę, tak samo jak nie brano pod uwagę teorii dystorsji. A teoria dystorsji mówi nam o tym, że świadkowie UFO widzą coś, co niekoniecznie się objawia im w swojej oryginalnej formie. Oni to ubierają w pewne schematy, w pewne obrazy, które noszą w głowie. I widzisz, szkoda, że Blania Bolnar nie rozpatrywał tego bardziej w taki sposób, że te wszystkie psychologiczne badania, eksperymenty gdyby on to zinterpretował, no, przez pryzmat bądź co bądź parapsychologicznej alternatywnej teorii dystorsji, może byśmy mieli ciekawe odpowiedzi. Tylko, że teoria dystorsji wcale nam w Emilicinie nic nie mówi, no bo przecież mieliśmy jeszcze tego małoletniego świadka Adasia Popiołka i jego siostrę, która była zbyt młoda, żeby cokolwiek pamiętać. Nie wiem, ja, ja to tak widzę, dosłownie Arku trzy słowa na temat y, tego dlaczego nie zaprzęgnięto tych alternatywnych teorii do Emilcina. Czy po prostu nie było jeszcze takiej mody wśród ofologów, żeby na to patrzeć? Chociaż z drugiej strony, powiem ci, sieć wilka to przecież też jest taka teoria z typu tych paranormalnych, prawda? Tak, tak, tylko wówczas wszystko, co było inne i pokazało się, wszelkie dziwy, znaczy dziwne postacie, wszelkie jakieś inne światełka, wszystko zwalano na kosmitów, którzy gdzieś tam przylatują. Pamiętajmy, że to był rok 78 i inaczej na to nie patrzono tylko w ten sposób. Ale jeżeli powrócimy pamięcią do innych takich przypadków osób, z których kolor był zielony, to znaleźlibyśmy takie osoby, a mianowicie tam w średniowieczu w Anglii pojawiły się dzieci nie wiadomo skąd, które miały właśnie. Zielony kolor skóry. Także, no, faktycznie wtedy Blania Bolnar nie, nie stanął, że tak powiem, na wysokości zadania, nie, nie był z bardzo mocno otwartą głową na, na tego typu rzeczy. A mi brakuje również jednej rzeczy: nie próbowano być może, że próbowano a o tym nic nie wiem. Wolskiego zahibnatyzować. Być może, że to nadałoby troszeczkę inny kierunek całej tej sprawy. Tak, to też mnie dziwi, ale powiem Ci, że równie dziwi mnie to, że nie próbowano analizy porównawczej. Może próbowano, może nie pamiętam. Chodzi mi o to, że Bohdan Baranowski, jeden z najsłynniejszych polskich folklorystów, znawców wierzeń ludowych, na pewno by pomógł, tym bardziej, że też pochodził z Łodzi. I zobacz, mamy taką dziwną historię, te potworaki, o których mówi Wolski. Przy czym. Ja bym tutaj tak mocno nie, na, nie naciskał na to, że akurat to, o czym teraz mówię, ma wybitne znaczenie w, w sprawie Emilcina, ale zwróćcie uwagę na pewien fakt, te istoty, niemniej jednak są trochę podobne do tych zwierzeń ludowych. Dlaczego? Dlatego, że przypominają na przykład wodniki, ale jest coś ciekawszego, co odkryłem. Otóż Arku w bardzo wielu ludowych historiach jest tak, że jeżeli ktoś jedzie na przykład przez raz wozem, to mu się przysiada widmowy, albo jakiś inny tajemniczy ktoś na wóz i wtedy z nim podąża. I kalkę tego mamy w Emilcinie. To jest dziwne. Nie mówię, że tutaj to ma jakikolwiek związek, bo może i nie ma. Ale ponieważ staramy się patrzeć zawsze z tego szerokiego spektrum, to, to właśnie o tym wspominam, bo powiem ci, że to, że to zauważyłem. W ogóle, tak jeszcze powracając dosłownie na sekundę do sprawy tej hipnozy Wolskiego, to zobacz. No, z jednej strony, gdyby Wawrzonek lub inni chcieli mu zaimplantować jakieś wspomnienia do głowy, to dlaczego nie użyli wiz wizerunku na przykład latającego talerza? Przecież Wolski wiedział, co to jest talerz. Nawet jeżeli nie wiedział, czym jest latający spodek jako UFO. Wiedział, czym jest talerz. Potrafiono by mu włożyć do głowy taki wizerunek, łącznie z wizerunkiem dziwnych istot. Natomiast tutaj mamy coś, co jest dziwaczne. I mam takie pytanie jeszcze do Ciebie odnośnie tego wyglądu istot i wyglądu obiektu. Czy mogło być tak, że po prostu nie udało się Wolskiemu włożyć do głowy symbolu latającego talerza, wizerunku latającego talerza, bo on nie wiedział, co to? Wiemy, że on nie miał telewizora, nie mógł oglądać filmów science fiction. Czy stąd może wynikać fakt, że on opisywał obiekt UFO jako pusty? Bo jego wyobraźnia nie była w stanie tego ogarnąć. Nie, raczej nie. Jeżeli by całą historię mógł wtłaczać do głowy, w ten sposób powiedzmy, do pamięci jego, to ten, który by to robił, mógłby nadać temu obiektowi dowolny kształt a faktycznie łatwiej by było to nagłośnić, jeżeli to by było właśnie latający spodek, jeżeli w środku byłyby jakieś światełka, jakieś duże telewizory i tak dalej, a tu tego nie mamy. Natomiast jego ubranie wolskiego, też mało kto na to zwraca uwagę, było przesiąknięte dziwnym zapachem, więc tutaj też trzeba by było właśnie ten dziwny zapach wytworzyć. To raczej... Naprawdę trzeba by było bardzo długo się przygotowywać do tego wszystkiego, i to parę osób by musiało robić, żeby to mogło wyjść, ale też nie sądzę, żeby to wyszło akurat z osobą Jana Wolskiego, który no, w ten twardy sposób stąpał po ziemi. Nie wiem, czy by mu to udało się zaimplementować w pamięci. Tak, to jest interesujące, bo wiesz, on jednak, pomimo, że nie miał telewizora, nie miał odbiornika, Wiedział, czym jest radio. Tymczasem on opisuje wnętrze obiektu jako coś, gdzie jest sterylnie czysto, dosłownie jak, nie wiem, w szpitalu. Jest ufonauta, który kręci gałką w tym obiekcie. Ja myślę, że gdyby chodziło o fałszywe wspomnienia, to Wolski by tam niekoniecznie widział panele, jak na statkach kosmicznych. Widziałby na przykład głośniki i coś takiego. To jest dość interesujące. Kłania się nam jeszcze kwestia ptaków, to jest interesujące, ale może o, może o tym powiemy sobie wiesz za rok, kiedy będziemy analizować inne elementy tej, tej historii. Arku, ja ci serdecznie dziękuję za udział. Drodzy Państwo, co widział Jan Wolski? Skąd ten wysoki współczynnik człowieczeństwa w przypadku Emilcińskim? Czy jest tam coś, czego jeszcze nie wiemy, czego nie odkryliśmy? I czy słusznie to zdarzenie uznawane jest za topowy polski przypadek, mimo że wielu ufologów ma do niego dystans? Te pytania zasługują na odpowiedzi, ale chyba już dzisiaj wystarczająco, żeśmy zrobili burzę mózgów odnośnie Emilcina. Czekamy na wasze komentarze, czekamy na wasze wskazówki, nie tylko tu, ale i na Discordzie. Arku, jeszcze dwa słowa na koniec. Dziękuję i do, do usłyszenia następnym razem. Tak, ja tylko przypominam, że jeżeli macie jakieś historie z województwa warmińsko-mazurskiego, ogólnie z północno-wschodniej Polski, możecie się z Arkiem komunikować. Pod spodem znajdziecie link do fanpage'a na Facebooku, gdzie możecie się zarówno z naszym dzisiejszym gościem, jak i z jego kolegami po prostu porozumieć. Arku, ja ci dziękuję jeszcze raz. Wszystkie osoby, które mają jakieś relacje, przypominam, kierujcie je do Arka. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ufa, história!